kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj witam Was w ten piękny, słoneczny, letni prawie, że już dzień. Jest sobota, jest przepiękna pogoda. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, dzień i następny generalnie ma być jeden z najcieplejszych tego lata. W związku z tym my również korzystamy tutaj, ja z rodzinką, z tego dnia, z tej pięknej pogody. Wczoraj byliśmy na imprezie rodzinnej na 18. Wróciliśmy dość późno w nocy, dlatego dziś postanowiliśmy po prostu przyjechać nad wodę i troszeczkę odpocząć. Zobaczcie, jak to jest przepięknie. Nasze polskie zakątki. Piękna, naprawdę czysta woda. Jest to część Zalewu Koronowskiego. Naprawdę przepięknie. Jak widzicie, my pływamy na rowerku takim wodnym, natomiast śmiejemy się, że zbyt dużo osób nie miało takiej kondycji, żeby akurat tutaj podpłynąć. Jesteśmy w samociążkach. Także tak jak wspominałam, nie ma tu zbyt wielu osób. Za mną mamy motorówkę, żeby już wypożyczać tego typu sprzęt. Oczywiście trzeba mieć patent. My ten patent będziemy mieć, ale dopiero jakoś w lipcu przyjdzie, ponieważ mój partner właśnie zdał takie kursy, aby otrzymać właśnie patent i móc pływać i prowadzić takie, tego typu po prostu motoróweczki. Także myślę, że to lato będzie pełne przygód nad wodą. Polecam Wam serdecznie, w takie upały woda bardzo chłodzi, jest bardzo przyjemnie, nie odczuwa się tak strasznie tej temperatury. Oczywiście wszystko wyjdzie później na naszym ciele jako opalenizna, ale nie zapominajmy w te gorące dni o tym, aby ochraniać naszą twarz, przede wszystkim głowę. Dlatego ja mam dzisiaj na sobie właśnie jokejkę, wszyscy tutaj mamy nakrycie jakiejś głowy właśnie po to, żeby nie dopuścić do najgorszego jakiegoś chociażby udaru słonecznego. Oczywiście woda, lekkie przekąski, bo nad wodą najlepiej się po prostu też nie obiadać, bo jeżeli ktoś później chce popływać, to wiadomo, też może się to źle skończyć, także zachowujmy wszystkie formy bezpieczeństwa, kiedy znajdujemy się nad wodą, no i korzystajmy z tej pięknej pogody. W Polsce mamy naprawdę pełno takich zalewów, małych jezior, stawów, wód, na których możemy korzystać z różnych sportów wodnych. W miastach również nad rzekami są przeróżne atrakcje, także to tylko od nas zależy, czy będzie będziemy chcieli te piękne, słoneczne dni wykorzystać na maksa gdzieś nad wodą, czy będziemy woleli siedzieć w domu. Nie ukrywam, że w tygodniu jednak, kiedy do 18.30 na przykład pracuję, mimo że jest piękna pogoda, mi się już po prostu po tych 8 godzinach spędzonych w domu, bo pracuję zdalnie, nie chce mi się już nigdzie wychodzić i chociaż można by było jeszcze gdzieś wyjść, bo przecież 18.30 to jeszcze w sumie młoda godzina. Teraz tak naprawdę ciemno się robi około 23.00, więc spokojnie można by było ten czas jeszcze wykorzystać. To jednak zdecydowanie wolę tak jak teraz, kiedy przychodzi weekend, tak jak dzisiaj jest sobota i można cały dzień tak naprawdę wykorzystać, spędzić na świeżym powietrzu, nad wodą. Najlepiej, jeżeli nie mamy akurat urlopu i nie możemy też pozwolić sobie, żeby zostać gdzieś na noc na weekend, to właśnie jechać sobie rano, wrócić wieczorem i cały dzień spędzić właśnie na łonie natury. Woda jest naprawdę bardzo fajnym miejscem na te gorące dni, także serdecznie Was do tego zachęcam. To nie jest już pierwszy filmik, kiedy pokazuję, że spędzam czas nad wodą i pewnie nie ostatni, także kochani, zachęcam Was do tego typu aktywności i odpoczynku przede wszystkim. Także trzymajcie się i do kolejnego odcinka.